Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w drugiej klasie gimnazjum, kiedy to trener z Warszawy zapytał mojego trenera, uczęszczałem wcześniej na SKS w szkole gimnazjum, i zapytał po znajomości, czy nie ma jakiegoś wysokiego, ciekawego chłopaka do gry w siatkówkę. No i tak wyszło, że mnie polecił. Dalej pojechałem z Warszawą na obóz. No i tak już zostało. Moja przygoda z siatkówką zaczęła się w podstawówce, kiedy to przed blokiem z chłopakami zaczęliśmy grać na trzepaku. I to oni też zachęcili mnie do treningów w szkole. I w sumie od tego wszystko się zaczęło. Oczywiście za życie uprawiałem wiele sportów. Od podstawówki w sumie byłem w klasie sportowej, później w gimnazjum. Tam wszystko tak naprawdę się przytoczyło, ale na treningi uczęszczałem tak typowo piłkarskie. Wcześniej jeszcze pływałem. No i dopiero później przyszła ta siatkówka. A ja przed siatkówką zaczynałem w piłkę nożną grać. Grałem jakieś 3 lata na pozycji obrońcy i w sumie nie ciągnęło mnie jakoś ten sport mocno, no bo jednak moje warunki pozwalały na jednak grę w siatkówkę. W piłce nożnej jednak nie odnajdywałem się. Do siatkówki zachęciła mnie WF-istka, która właśnie zasugerowała mi, że może bym spróbował się w siatkówce, bo też otworzyli w Nowym Domyślu sekcję treningów. Dlatego też postanowiłem spróbować swoich sił. Janie. Nie wiem, Mateusz. Ja ze sportowej owszem, ale w siatkówkę nikt wcześniej nie grał. Mama jeździła na łyżwach, tata zaś grał w piłkę nożną. Zagrywka mocna, jeżeli trafi gdzieś obok ciebie albo gdzieś do linii, no to jednak jest bardzo ciężko przyjąć. To jest już taka bardziej loteria. Jednak tego flota można łatwiej na nim zapanować. Na pewno ciężej wykonuje się zagrywki mocne z wyskoku. Myślę, że świadczy o tym m.in. to, że zawsze początkujący zawodnicy są uczeni najpierw flota, dopiero później, jeśli mają na to potencjał, to te zagrywki mocniejsze. Raczej w defensywie czuję się lepiej. Jakaś tam presja na pewno się pojawia, ale wydaje mi się, że jest to presja pozytywna, która tylko motywuje do działania i skupienia się tak naprawdę na każdym ataku, który wykonuje. Dla mnie to nie ma tak naprawdę różnicy, czy zaatakuje z pipa, czy z lewego. To znaczy z pipa może łapie lepsze tempo ataku i może faktycznie trochę efektowniej to wygląda. Aczkolwiek dla mnie to nie ma jakiejś różnicy. Zagrywka, wykonywanie zagrywki. To tak mi się wydaje, jest taka moja trochę mała zmora. Reszta elementów to jest kwestia po prostu skupienia się i dobrego wykonania. Nie spoczywa na mnie ciężar wykonywania jednego z najcięższych technicznych elementów, czyli przyjęcia zagrywki. Same plusy, no bo jednak biorę spory udział w każdej akcji, jednak muszę przyjąć, zaatakować, zagrywać, muszę wykonać większość elementów. Nie wiem, mi się wydaje, że to po prostu kwestia skupienia, dobrego przyjęcia, a później dobrego utrzymania kierunku w ataku. Ewentualnie też różnice robią jakieś akcje, gdzie nie są takie standardowe, typu jakieś kontry, gdzie ta piłka czasami nie wiadomo gdzie poleci, odnalezienie się w jakiejś trudnej sytuacji, zaatakowanie z trudnej piłki. Myślę, że to robi też różnicę. Raczej to drugie. Ja też również kreuję swój własny wizerunek, aczkolwiek podpatrywanie od lepszych zawodników zdarzyło mi się, taki jak Michał Kubiak. To będzie na pewno ciekawe, ponieważ preferujemy trochę inny styl gry na pewno. Michał bardzo dynamicznie, wysoko skacze, mocno atakuje, ja bardziej skupiam się na technicznych zagraniach, więc myślę, że ta różnorodność dobrze wpłynie na zespół, a rywalizacja będzie zacięta. Z chłopakami spędziłem sporo czasu, czy to w Spale, czy w Rzeszowie. I jednak znajomość tych twarzy i osób, wiadomo, jest działa na plus, bo jednak nie trzeba tutaj jakoś poznawać się od zera i tak się wybadać, tylko po prostu każdy siebie zna i
wiadomo, co można po danej osobie oczekiwać. No dokładnie tak samo, ja może nie byłem z chłopakami 3 lata w jednej klasie w liceum, ale poznałem ich już, wiem, jak się zachowują w danych sytuacjach, po prostu jesteśmy dobrymi kolegami już i nie musieliśmy tego robić jakby od zera. Oczywiście, no taki jest nasz cel. Cel to zdobywać jak najwięcej doświadczenia, najwięcej zwycięstw łapać i oczywiście, jeżeli będzie okazja i możliwość, no to dostać się do tej ligi. Podpisuję się. Myślę, że może wyjść tutaj nasza taka zadziorność młodych zawodników, że będziemy na boisku robić tą przysłowiową Kalifornię, która się już przyjęła tutaj u nas i to może nas ciągnąć w górę. Zgadzam się. Są rozwiązania, z którymi się tak naprawdę można dogadać po 2 treningach, powiedzmy. Ale przeważnie zajmuje to, myślę, około miesiąca. Właśnie ten sezon przygotowawczy, kiedy mamy, to jest czas, żeby się poznać z rozgrywającym i zgrać. Myślę, że w zeszłym roku w AZS-ie Częstochowa nawet, mimo że na treningach więcej grałem z innym rozgrywającym, to szybko się zrozumieliśmy z Patrykiem Szczurkiem. Wydaje mi się, że rozdawanie autografów jest częścią przyjemną, no bo jednak fajnie jest, jak ktoś do ciebie podejdzie, rozpozna cię, zapyta o autograf czy jakieś zdjęcie. Robienie zdjęć z jakimiś fanami, rozdawanie autografów, to wiadomo, jest przyjemność. Ale czasami natrętni ludzie potrafią naprawdę uprzykrzyć życie i wtedy jest to jakiś tam minus. Ja dbałbym o autograf czy na zdjęcie, no nie ma z tym problemu. Autograf czy zdjęcie to jest pół minuty roboty i nikomu to chyba nie przeszkadza. Tak? Takimi gwiazdami jak Ronaldo chyba nie jesteśmy, myślę, że jest pochroniarze. Od ten zabieg tłumu, fanek, było Justin Bieber czy coś. Ja powiem szczerze, że wywiadów nie za bardzo lubię udzielać, ponieważ dziennikarze często są natrętni, zadają dziwne pytania albo w ogóle jakieś nietrafne, które dodatkowo albo po przegranym meczu potrafią dodatkowo jeszcze zdenerwować. W naszej pracy jest to taki mały obowiązek udzielania jakichś tam wywiadów, powiedzmy tylko słów do mediów, bo jednak to jest sport dla kibiców. Jak są proste pytania, to człowiek odpowie bez problemu, ale czasami naprawdę są pytania, na które w głowie pojawia się milion myśli, a jeszcze dodatkowo trzeba to jakoś ładnie ubrać w słowa, żeby nie wyszła jakaś głupota z tego wszystkiego i później będzie przysłowiowa beka z szatni, w szatni. Dla mnie jest bardzo ważne wsparcie rodziny, jeżeli kibicują. Moja rodzina właśnie zachowuje się zawsze super, bo przy każdym meczu, czy jest to telewizyjny mecz, czy nie, zawsze jakaś tam relacja jest oglądana. Później mam jakieś tam wiadomości, czy na telefonie, czy gdzieś na Facebooku, jakieś tam super granie, czy tam do góry głowa po przegranej. Fajne wsparcie jest na pewno. No tak, też się zgodzę, ponieważ tak samo jak u Sławka, u mnie zawsze, jeśli rodziny nie ma na meczu, no to wiadomo, siedzą przed komputerem, laptopem i oglądają transmisję, jeśli tylko jest to możliwe. Po meczu zaraz jest telefon z gratulacjami bądź pocieszeniami, różnie to bywa. Z kolei jeśli są na trybunach, to czasami przychodzi nawet takie przemotywowanie, że zbyt bardzo chce się udowodnić, jak dobrze się gra, tak? Tymi przed rodzicami i no nie przeszkadza mi to, ale czasami aż za bardzo chcę. Nikt się nie stroi w szatni. W szatni się nie stroimy raczej. Przed meczem to po prostu zwykła jakieś kąpiel, zwykła higiena osobista. No tak, no może przed meczem faktycznie coś tam, jakieś włosy lekko urzymy, ale przed treningiem... Nie przesadę oczywiście, nie. Przed treningiem... Szpachlowanie czy do mnie wiadomo co, nie. Przed treningiem absolutnie, nie wiem, nie stoimy przed lustrem i się nie stroimy. Sławek jest na pewno osobą zabawną. Na pewno dużym śpiochem, jeśli na wolny dzień, to nawet przed 11 rano się nie wchodzi do niego do pokoju, choćby nawet ze śniadaniem na tacy, bo zabije.
No, poza tym na pewno nie można się z nim nudzić. Z osobą pomocną zawsze, nie wiem, zapomnę na przykład karty na zakupy do bankomatu oczywiście, nie mam pieniędzy, zawsze pożyczy bez żadnego problemu. Gdzieś jeśli nie miałem jeszcze auta, gdzieś podjechać czy coś, zawsze mnie zawiózł, więc osobą pomocną jest jak najbardziej. Nie, nie schodziłeś teraz. Z minusów Sławka to na pewno sam denerwujące jest to, że kiedy on ma zły humor, to nie da się z nim nawet porozmawiać. Jest po prostu zamknięty w sobie, najchętniej by się zamknął w pokoju i koniec. Jest dość spokojny, dość mocno gadatliwy, lubi pociągnąć jakiś temat, niekoniecznie nawet sensowny, ale żeby poopowiadać sobie. Ja jestem osobą raczej taką, która potrafi wysłuchać, więc w miarę dobrze się dogadujemy, mi się wydaje, w tym. No i jest też cierpliwy, dość ciężko wyprowadzić z równowagi, tak mi się wydaje, no chyba, że nie wiem, jakiś trening albo mecz nie pójdzie, to wtedy potrafi się zdenerwować dość mocno. Mieszkanie z nim czasami jest właśnie denerwujące, jeżeli po jakimś ciężkim meczu, czy właśnie jak chce się wyspać, to Mateusz lubi sobie chrapać, albo i nawet z odległości dwóch pokoi potrafi być to słychać. Ewentualnie rano, godzinie 10:00 włączy muzykę na cały regulator i jest nieprzyjemnie. No, wydaje mi się, że to ja Mateusz mówi, że jeżeli się zdenerwuję, czy mam jakiś gorszy dzień, no to duszę to w sobie i dopiero po jakimś czasie mi to przechodzi. Nie mam tak, że pójdę, coś powiem sobie, gdzieś to wydaje na zewnątrz i jakoś mi to przechodzi. Często jak pojawia się jakiś problem, to za wszelką cenę chcę go rozwiązywać sam. Mimo że ktoś podaje mi rękę, chce pomóc, to za wszelką cenę nie chcę nikogo więcej obciążać tym swoim problemem. Z Akorakiem ogólnie zaczęła się w czwartej klasie podstawówki. Po części chyba to wyszło od nazwiska. Bo wiadomo, Reczki, jakoś to podobnie się zaczyna chociaż. No i zaczął to fofista w klasie sportowej w podstawówce. Tak powiedział, tak się stało. Na pewno musiałbym ją poznać. Na pewno w ciemno bym nie poszedł. Zresztą ciężko jest określić, jaki człowiek będzie, jak będzie się zachowywał na jakiejś zabawie, czy w ogóle będzie o czym rozmawiać, jeśli, nie wiem, podejdzie i zaprosi mnie na studniówkę, tak? Jeśli bym się spotkał jeden, drugi, trzeci raz, jakieś tematy do rozmowy wspólne by były, jakiś wspólny język byśmy znaleźli, to myślę, że jak najbardziej. Ja raczej odwrotnie mi się wydaje, lubię jakieś ryzyko, coś czego, nie wiem, nie znam albo coś takiego. I myślę, że zgodziłbym się raczej na taką propozycję studniówki. Oczywiście, gdyby nie było meczu w ten dzień albo następnego dnia, no bo jednak zawód zobowiązuje. Najbardziej, który chyba utkwił mi w głowie, no to oczywiście finał po dwóch porażkach z Tomaszowem. Ostatni mecz u nas na hali zakończony zwycięstwem. Przy około 5000 publiczności. Naprawdę dało się odczuć po raz pierwszy jakby w naszej karierze, że tych kibiców jest dużo, pełna hala, doping jest bardzo wysoki. Ja miałem chwilę słabości w swojej karierze, jeżeli mogę to nazwać. Kiedy zaznałem urazu kontuzji pleców, wtedy na dość długi okres odsunąłem się od siatkówki i wiele osób właśnie mówiło mi, żebym skończył z tym sportem. Żeby raczej poszedł w jakąś naukę, niż dalej się męczył. Ja jednak byłem na tyle zawzięty, że chciałem próbować dalej swoich sił. Przychodziłem na te treningi, mimo jakiejś tam dolegliwości. Udało mi się jakoś to z czasem wyleczyć. Myślę, że też było spowodowane młodością moją i tym, że nadmiernym wysiłkiem. Ja żadnego kryzysu spowodowanego jakimś urazem czy czymś podobnym nie miałem.
No, wydaje mi się, że czasami kryzys przychodzi wraz ze spadkiem formy, kiedy to zeszło już jest cały tydzień, dwa, nic nie wychodzi tak, jak by się chciało, żeby wychodziło. No wtedy myślę, że trzeba ciężko pracować i przeczekać ten okres po prostu. Tak już się zazwyczaj robiłem i działało. Ja nie mam. Ja zawsze wykonuję tylko dwie zagrywki na rozgrzewce przedmeczowej. Jedną do strefy piątej, drugą do pierwszej. Jemy, śpimy, odpoczywamy, generalnie regenerujemy się. Rzadko się stara, żebyśmy gdzieś szli między treningami czy coś robili. No, po wieczorem sobie czasami usiądziemy gdzieś na konsoli razem pogramy. A tak, jeśli jest trening rano, to na pewno wracamy, jemy, śpimy. Interesuję się kulturystyką ze względów po prostu jakichś motorycznych czy też wizualnych. Podoba mi się jakiś wygląd taki kulturystyczny, jeżeli chodzi o to, że widać każdy mięsień i jakby lubię też dowiadywać się więcej na temat właśnie siłowni, czy jak taką sylwetkę osiągnąć, czy też jak przygotowywać motorycznie do sportu, czy właśnie zawodów sportowych. W wieku młodzieńczym pierwsi trenerzy, którzy właśnie prowadzili, czyli Konrad Stachowiak i Jarosław Neczak, taki największy wpływ na mnie wywarli. I oczywiście później w spale trener Pawlik. To był ten, który wyciągnął mnie do tej siatkówki, zaraził pasją do tego sportu, uczył mnie od podstaw, odbicia palcami, dołem. Powoli się rozwijałem przy nim. Myślę, że nie muszę najbardziej dziękować. Nie, on będzie wiedział. No jak pierwszy trener, to będzie wiedział. Treningi z trenerem Mateuszem są dla nas bardzo rozwojowe, ponieważ poza treningami porannymi, gdzie trenujemy poszczególne aspekty siatkarskiego rzemiosła, to najbardziej podoba nam się trening wieczorny. No i nam jako zawodnikom podobały się w sumie najbardziej trening wieczorny, ponieważ tam stajemy 6 na 6. Gramy, można powiedzieć, że sparing między sobą, z jakimiś tam dorzutkami. No i to też przynosi duże efekty, ponieważ trenujemy każdy element tak naprawdę. Obronę, atak, zagrywkę, przyjęcie, blok. Tak naprawdę podczas jednego ćwiczenia. Trochę inaczej wyglądają niż w zeszłym sezonie. Mieliśmy to z trenerem Selmachem. Wiadomo, z każdego treningu można coś wynieść. Dostajemy jakieś rady czy jakieś sugestie. Na pewno możemy wejść w jakąś małą konfrontację tych jakichś różnych wizji między zawodnikiem a trenerem. Jest taka też swobodna jakaś rozmowa, jakiś dialog, to na pewno też pomaga, jest w jakimś stopniu rozwojowe. Na pewno inne podejście też tutaj jest między na linii trener-zawodnik, ponieważ trener Mateusz jest młodym trenerem, z którym naprawdę możemy porozmawiać na wszelkie tematy. Zdążyliśmy wyjść na jakiś rynek, gdzieś pochodzić właśnie w okolicach tego rynku, czy na ulicy Sienkiewicza bodajże. Jakieś restauracje też zaliczyliśmy. Nie wiem. Nic więcej nie mamy co powiedzieć, ponieważ nic więcej nie mieliśmy. Czy to czasu, czy to chęci. Viva. Korona. Sienkiewicza. No to moim zdaniem autorytet. Pomocna dłoń. Ktoś chyba jest sobie. Sport. Nie wiem, kibica. Mecz. Hala Legionów jest bardzo fajną halą do trenowania, jest duża, przestronna, mamy dużo miejsca do obrony, możemy bronić wysoko. Jedynym minusem tak naprawdę wydaje mi się to, że na hali, na której nominalnie będziemy rozgrywać swoje mecze ligowe, poza telewizyjnymi, trenujemy tam tylko raz w tygodniu na żytni. Ja mogę coś powiedzieć o tematach nieznanych z halą. Czyli na przykład nasz fizjoterapeuta jest moim zdaniem pracowitym człowiekiem. Zostaje po godzinach, żeby z nami pracować manualnie, czy dba o nasze zdrowie, wiadomo. To oczywiście ma mega plus. Jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, no to przygotowuje nas również młody chłopak.
Z nimi się daje z niedużym doświadczeniem. Siłownia jest dosyć inna niż wykonywaliśmy ją w poprzednich sezonach, także nie wiadomo, co nam na pewno przyniesie. Może nam przynieść dobry wynik, może nam przynieść zły wynik. Ja takiej siłowni nie wykonywałem, nie wiem, jakie będą efekty.